Chciałem zwrócić uwagę na pewne elementy tego rozumowania. Oboje wiemy, że ograniczoność tego, co Pan nazywa tym podstawowym aspektem, krótko mówiąc o symetrii. Według naszego współczesnego poglądu, czy współczesnych poglądów, nie wiem, czy słusznie, bo to może się zmienić w przyszłości, na początku swego istnienia Wszechświat miał absolutną symetrię właśnie, wielką unifikację. Tak? No to jest oczywiście hipoteza, chociaż są konkrety. I to, co mamy w tej chwili, to nastąpiło w wyniku spontanicznego łamania tej symetrii. Stałe fizyczne, które są, to są efektem tego spontanicznego łamania. Nie, stałe fizyczne nie. Masy może tak, ale nie stałe nie, fizyczne. Nie, no wartości. Tak, no ale ładunek elektronu nie wynika ze spontanicznego łamania symetrii. No ale są pewne całe oddziaływania i tak dalej, dlatego takie są. Całe kontinuum możliwości, prawda? Pytanie jest takie. Dlaczego przechodzimy do rzeczywistości, która ma mniejszy stopień symetrii? Z absolutnej, no, najpiękniejsze, co może być. Wszystkie cząstki były bezmasowe, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc nastąpiło coś, co zaburzyło tą symetrię. Tak? No, wiemy, spontaniczne łamanie to fluktuacja i spada wszystko. Natomiast pytanie, dlaczego ten świat jest taki, jaki jest? To troszeczkę dotyka pańskiego stwierdzenia, że ten świat ma jakąś własność, która jest, no, wybiera z tego kontinuum akurat to. No, jednym z możliwości jest ten zasada antropiczna, prawda? Ale no to tylko... Tak. No więc... jeszcze, przepraszam, że jeszcze drugie pytanie, bo nie będę miał pewnie możliwości już. Co do twierdzenia Gödla. To jest jednak twierdzenie Gödla ma swoją wagę tutaj. Po prostu ono mówi, że my nie możemy do końca poznać tego świata, tej rzeczywistości. I to jest, no zawsze musimy dokładać do aksjomatów, prawda, coś, co gdzieś tam jest poza tym. Więc to jest pewna, ponieważ matematyka jest językiem fizyki, tam implikuje, że nie ma ostatecznego poznania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Znaczy, co do pierwszego pytania, znaczy nie zgodzę się, że ze złamania symetrii wynika zmiana praw. No, prawa od początku dopuszczały łamanie symetrii, no, prawda, no, w oddziaływaniach słabych czy w kądkolwiek. Teraz, znaczy, teraz czy na początku była bardzo niska entropia? Była. I ona rosła w trakcie. No jednym z elementów tutaj jest, to jest na dłuższą wypowiedź, mianowicie dlaczego nasz Wszechświat wystartował z tak małej entropii, znaczy dlaczego był praktycznie jednorodny. To, co teraz widzimy jako skomplikowanie obraz Wszechświata, powstało później. Chociażby to, że my wszyscy, może poza wodorem, w naszych cząsteczkach wody, składamy się ze spalania gwiazd. Wszystko, co tlen, węgiel, krzem, no wszystko, o czym sobie pomyślimy, powstało w wyniku spalania gwiazd. Tego na początku nie było. Na początku, znaczy na początku wcześniej, to jeszcze było mniej. Natomiast, że na początku był wodór i hel. Nic więcej. Praktycznie jednorodny. No kompletne znudzenie absolutne. I z tego poprzez minimalne fluktuacje i gromadzenie się w gwiazdach, zapalenie się gwiazd, potem wybuchy supernowych i tak dalej, przywiało do nas krzem, przywiało do nas węgiel, azot, tlen, no wszystko, co nas otacza, wapń, wszystkie pierwiastki poza wodorem, bo helu praktycznie nie ma na Ziemi, wszystkie pierwiastki poza wodorem są późniejszym spalaniem gwiazd. W związku z tym to skomplikowanie, które teraz jest, jego na początku nie było. Ono się pojawiło później, prawda? Co również z jednej strony zwiększa entropię Wszechświata,
ale z drugiej strony niekoniecznie, dlatego że, a to jest temat na dłuższą wypowiedź, w każdym razie prawa fizyki od początku według mnie były takie same. To, że ich emanacją było na początku praktycznie jednorodny wszechświat z dwoma pierwiastkami, a teraz jest bardzo skomplikowany wszechświat, w którym u nas jest praktycznie wszystkie pierwiastki, to jest, nie zmienia praw fizyki. Więc także, no, może. Jeszcze jedno zdanie. Ja uważam, że symetria, im wyższa symetria, tym więcej warunków. I tamta symetria, ta symetria na początku była tak duża, że nie stwarzała żadnych możliwości tych, o których pan mówił. Dlatego musiała być w jakiś sposób, ja mówię teraz językiem zupełnie nie matematycznym, musiała być w jakiś sposób ograniczona, żeby mogło powstać w zasadzie coś. Oczywiście, no, gdyby była pełna symetria, nie byłoby fluktuacji. Ale nie do końca. I to, co zostało, to są nasze prawa fizyki też. Według mnie prawa fizyki się nie zmieniły przez fakt dużej symetrii czy małej symetrii. Profesor Moll. Ja chciałem zapytać się o pewną rzecz, bo ksiądz arcybiskup pobudził moje myślenie troszeczkę na początku, bo sądzę, że ja nie będę miał za mojego życia arcybiskupa, który będzie komputerem. Natomiast jest taka możliwość, że komputery zastąpią, prawda, sztuczna inteligencja spowoduje to, że będziemy mieli więcej wiadomości, prawda, szybciej będziemy mogli pewne obliczenia robić. Natomiast czy jest taka możliwość, że komputer czy sztuczna inteligencja będzie miała umysł i świadomość? Czy to w ogóle jest w jakiś sposób możliwe do zrealizowania? To takie moje pierwsze pytanie. A drugie chciałem się zapytać, bo ja muszę się przyznać, że ja nie rozumiem ani szczegółowej, ani ogólnej teorii Einsteina. Czy rzeczywiście to jest tak skomplikowane, czy po prostu mój umysł tego nie pojmuje, bo to różnie tak może być. Ale Einstein, teraz niedawno, stosunkowo niedawno okazało się, że Einstein miał rację również w sprawie grawitacji, czego nie dopuszczano przez długi okres czasu. Także to generalnie takie moje krótkie pytanie. Dobrze, dziękuję. Może zacznijmy od pytania pierwszego, bo w drugim ja zrobię taki krótki kurs ogólnej teorii względności może, żeby to pokazać piękno tej teorii troszkę. Znaczy pierwsze pytanie to jest o sztuczną inteligencję. Ja właśnie wróciłem teraz z konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji w Salzburgu, gdzie spotkałem się z takim twórcą najlepszych, uważanych za najlepsze robotów na świecie, Davidem Hansonem. I bardzo długo rozmawialiśmy, my się znamy już jakiś czas się znamy. Otóż ja uważam, że po pierwsze, ja bym odróżniał bardzo wyraźnie świadomość od samoświadomości, bo to są dwie kompletnie różne rzeczy. Znaczy świadomość w tym sensie reakcji na bodźce, to ona już ma, jak gdyby. Natomiast samoświadomość, żeby móc pójść na poziom meta i zrozumieć algorytm, który jest tam wbudowany, to jest zupełnie co innego. Tego nie rozumiemy ani w przypadku sztucznej inteligencji, ani w naszym przypadku. To są godziny rozmów moje akurat z Rogerem Penrose'em, bo to nas niesłychanie interesuje, co to jest samoświadomość. W jaki sposób z takiej maszyny Turinga, z czegoś, co wykonuje pewne sekwencje rozkazów, w jaki sposób można przejść na poziom meta i spojrzeć na to i to zrozumieć. To zarówno wynika na poziomie matematyki, jak i Tarski o tym pisał na poziomie języka, że trzeba wejść na poziom metajęzyka, żeby zrozumieć, co semantycznie znaczy zdanie, a nie tylko ono jakieś predykaty i określenia. Że trzeba wejść na poziom... Teraz dlaczego my w jakimś momencie weszliśmy na poziom meta, to znaczy zaczęliśmy rozumieć nasze myślenie, a nie tylko myśleć w sensie reakcji, łańcucha reakcji bodźców, jest to kompletnie niezrozumiałe. To znaczy w naszym przypadku, jak to się stało, nie mam zielonego pojęcia, w ogóle i nikt według mnie nie ma,
W przypadku komputerów trudno mi to nawet sobie wyobrazić, bo gdybyśmy to rozumieli, to byśmy wiedzieli, dlaczego my to mamy. Mianowicie, że powiększamy szybkość komputerów, pojemności, dostęp do danych, ale w którym momencie pojawia się świadome powiedzenie ja jestem, czy ja liczę. No w ogóle to jest skok tak gigantyczny, jakościowy, że to sobie trudno wyobrazić. No a propos sztucznej inteligencji, właśnie rozmawiałem z ekscelencją na ten temat, że nie wyobrażam sobie również, że sztuczna inteligencja, która jest karmiona już teraz wszystkim, co się rusza, przez jest miliard pytań do Google'a dziennie, w związku z tym to wszystko jest wpuszczane i on to przerabia i uczy się. Zresztą bardzo dobrze już po polsku mówi, bo ja rozmawiałem z takim robotem, bardzo dobrze już po polsku mówi. To są okrągłe zdania, takie ogólnopoznawcze, ale generalnie bardzo dobrze już mówi. Otóż nie wyobrażam sobie, żeby sztuczna inteligencja, karmiona tym, czym jest karmiona, dokonało przełomu typu ogólna teoria względności wobec tego, co było wcześniej. Bo to można ją było karmić newtonowską grawitacją dowolnie długo, i nie wymyśli tego skoku, który jest zupełnie inny. Znaczy to jest kompletnie inne podejście. Znaczy nie wyobrażam sobie, na jakiej podstawie miałaby to zrobić. No jakimś takim przykładem, który można dać, to jest wyobraźmy sobie, że mamy, nie wiem, sztuczną inteligencję w roku tam 1300 powiedzmy, jest karmiona średniowieczną muzyką. I nagle kawałek fugi Bacha wychodzi z tego. W jaki sposób miałaby powiedzieć, że to jest cenne i to jest coś, co może być piękne? No jak do tej pory nie było w ogóle takiego zestawu, ani harmonicznego, ani jakiegokolwiek. Co miałaby powiedzieć? Podobnie można by, nie wiem, nauczyć na Canaletcie, Da Vinci, Bruegel i tak dalej obrazów. Wypluwałaby, nie wiem, 1000 obrazów na sekundę i nagle pojawi się coś, element śniadania na trawie, tak? Jak ona miałaby określić, że taki impresjonizm jest ładny, mimo że jest niepodobny do niczego, co było przedtem. Więc to określenie, zauważenie potencjału w czymś, co niczego nie przypomina, jest naszą jakąś własnością, która jest zupełnie zdumiewająca. Jak mówię, mechanika kwantowa w żaden sposób nie wynika z mechaniki klasycznej, można karmić dowolnie długo i się nie wyprowadzi mechaniki kwantowej. A drugie, ogólnej teorii względności się nie wyprowadzi z mechaniki newtonowskiej, bo to jest kompletna zmiana paradygmatu. Nie wiem, czym mielibyśmy karmić, żeby coś takiego zrobiło. Więc w tym sensie kreatywność jest, wydaje mi się, przez bardzo, bardzo długi czas jeszcze przed nami, jest naszą przewagą w stosunku do sztucznej inteligencji. To jest to, co ja mógłbym powiedzieć. Natomiast co do ogólnej teorii względności, to może powiem taki jeden tylko przykład. Czym się różni ogólna teoria względności od teorii newtonowskiej? Taki króciutki przykład. Wyobraźmy sobie, w fizyce linią prostą jest promień światła. Więc mamy promień światła, zapalamy z punktu A do B, wiadomo, leci po prostej. Tak, bo to jest najkrótsza odległość. Teraz wyobraźmy sobie, że podstawiamy pod ten promień dużą masę. Co powoduje duża masa? Duża masa powoduje, że coś, co było metrem, jest 1,10 m. Tu 1,05 m, 1,03 m, 1,02 m. Im dalej od masy, tym mniej zmodyfikowało odległość. Podobnie sekunda robi się sekunda 20, sekunda 10, sekunda 5. Teraz chcemy w najkrótszy sposób dostać się z punktu A do B. No nie opłaca nam się być blisko tej masy, bo przelatujemy przez obszar, który bardzo wydłużył odległości. W związku z tym opłaca nam się trochę odchylić, przejść przez obszar, który ma mniej zmodyfikowaną odległość i wrócić. To jest tak, jakbyśmy patrzyli na mapie. Na mapie między A i B jest punkt prosty. Ktoś nam postawił miasto z korkami, no to lepiej ominąć to miasto, tak? I teraz to powoduje, że patrzę na promień światła, a on jest wygięty. No to Newton by powiedział, że został przyciągnięty przez masę. A Einstein mówi, jakie przyciąganie? Poleciał po najkrótszej krzywej. Podobnie jak satelita w stacji Alfa, krążą wokół Ziemi. Newton by powiedział, że są przyciągani przez Ziemię i jest to kompensowane odśrodkowym przyspieszeniem. Einstein powie, oni się poruszają po najkrótszej krzywej.
To jakie przyciąganie? Jak zasłonią sobie okienka, to nie wiedzą, czy poruszają się po tej krzywej, najkrótszej, w pobliżu Ziemi, czy poruszają się po prostej, daleko od wszystkich ciał. Nie ma różnicy. On zmienił sposób liczenia czasu i odległości, więc nie ma żadnego przyciągania. Wszyscy się poruszają po najkrótszej krzywej. To jest jak gdyby ta zasadnicza zmiana. Oczywiście za tym stoi dość skomplikowana matematyka, dzięki Riemannowi 50 lat wcześniej sformułowana, ale matematykę zostawmy. Idea jest naprawdę przepiękna. Brzytwa Ockhama usunęła przyciąganie, zostawiła czasoprzestrzeń, tylko lekko zmienioną. No, przy obliżu czarnych dziur bardziej, ale powiedzmy. To jest całkowity opis grawitacji. To jest jedyny opis, jaki mamy grawitacji. To jest ogólna teoria względności Einsteina. Już nie ma innego. To jest tylko i wyłącznie grawitacja tam jest. Nie. Nie. Na pewno nie. Dlatego, że te dwie największe teorie XX wieku, czyli ogólna teoria względności Einsteina, czyli teoria grawitacji i mechanika kwantowa, jeszcze się nie widzą. Ani ta nie jest kwantowa, ani mechanika kwantowa nie włącza w siebie grawitacji, a wydaje się, że powinny. Także to jest przed nami. To jest teoria strun była takim przejściem. No ja się 17 lat zajmowałem teorią strun i zrezygnowałem z tego, bo stwierdziłem, że ona nie odpowiada na fundamentalne pytanie, teoria strun. Że ona nie jest tym właściwym połączeniem ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej. Więc to jest jeszcze przed nami. Dobrze, znaczy króciutko. Wielki wybuch, znaczy tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, wielki wybuch ma dwa znaczenia. Pierwsze, że wszechświat był kiedyś gorący i gęsty i miał małe odległości. To wszyscy się z tym zgadzają, jest tak dużo śladów po tym, że w ogóle trudno z tym dyskutować. Natomiast drugi, że był nieskończenie gorący i nieskończenie gęsty, że wystartował. Teraz, tu warto zrozumieć, co to jest rozszerzanie się wszechświata. Rozszerzanie się wszechświata to nie jest, że wszechświat jest spakowany do granatu, który wybuchł w pustą przestrzeń. To jest kompletnie fałszywe. To jest, ja zawsze daję przykład tych mrówek. Mrówki stoją na gumie, każda się trzyma swojego kawałka gumy i ktoś rozciąga gumę. No więc każda mówi, no ja się oddalam od koleżanek, mimo że nic nie robię, no nikt się nie porusza. Puchnie przestrzeń, no i czas też przy okazji, puchnie przestrzeń pomiędzy punktami. To jest rozszerzanie się wszechświata. Nikt się nie rusza. Nie ma żadnej granicy tego rozszerzania, żadnego brzegu. Wszyscy siedzą w swoim miejscu, a odległości rosną. To jest rozszerzanie się wszechświata. W związku z tym ten wielki wybuch, no to kiedyś były dużo mniejsze odległości, dużo mniejsze, dużo mniejsze. Teraz być koło siebie to nie znaczy być blisko. Dlatego, że tutaj, jeżeli ja coś jest koło mnie tutaj, no to powiem, że po nanosekundzie dotrze do mnie światło stąd. Prawda? Jest 30, no mniej więcej nanosekunda to trwa. Natomiast jakbyśmy byli w bardzo wczesnym wszechświecie, ja i ten pulpit, to byśmy się oddalali od siebie tak szybko, że ja bym zobaczył ten pulpit po milionie lat na przykład. Bo światło musiałoby pokonywać coraz większą odległość, coraz większą odległość. Więc to też nie jest tak, że to było blisko i było blisko, ja od razu to widziałem. Nie, zobaczyłem to po milionie lat. W każdym razie rozszerzanie się wszechświata to jest wszyscy stoją, a przestrzeń puchnie. To jest rozszerzenie. I być może ona jest nieskończona, ta przestrzeń. To nie ma żadnego punktu. Każdy widzi to samo. Każdy siedzi i mówi, wszyscy się oddalają. Więc to jest rozszerzenie się wszechświata. Więc wielki wybuch w sensie zerowych odległości jest wykroczeniem poza ogólną teorię względności Einsteina. Prawdopodobnie trzeba by mieć kwantową grawitację, żeby móc o tym powiedzieć. I wtedy być może w ogóle, prawda, wtedy możemy dobrze odpowiedzieć, znaczy dobrze zadać pytanie, jak znamy odpowiedź. Wtedy dobrze zadajemy pytanie. Ponieważ tu nie znamy odpowiedzi, więc nie wiemy, czy pytanie, że coś było wcześniej, jest w ogóle dobre, bo być może czas jest emergentnym pojęciem, którego nie można używać wcześniej niż, nie wiem, czas Plancka czy coś takiego. Więc ja nawet nie chcę na ten temat mówić, co to mogłoby być. Następne pytania jeszcze, śmiało. Dziękuję bardzo za dzisiejszy wykład. Ja mam dwa pytania związane z mechaniką kwantową. Pierwsze pytanie jest o kolaps funkcji falowej. Czy to nie... Mam taką intuicję, że istnienie takiego mechanizmu,
jak kolaps i musimy z niego korzystać, oznacza, że mechanika kwantowa nie może być podstawową teorią opisującą świat, bo w pewnym sensie cały czas troszeczkę oszukujemy. I drugie pytanie jest o interpretację. Jaka jest pana ulubiona interpretacja mechaniki kwantowej i czy coś może pan powiedzieć o transakcyjnej interpretacji mechaniki kwantowej? Czy coś może ona być prawdziwa w tym sensie? Dziękuję bardzo. Więc gdybym miał odpowiedź na pierwsze pytanie, to bym właśnie leciał do Sztokholmu. Nie mam odpowiedzi i nikt nie ma. W związku z tym proces pomiaru w mechanice kwantowej jest zewnętrzny w stosunku do mechaniki kwantowej i jest kompletnie niezrozumiały. Kompletnie. To znaczy on następuje, że mamy ewolucję taką unitarną funkcji falowej, to wszystko rozumiemy, równanie Schrödingera albo macierze Heisenberga albo coś tam i nagle pach, wybieramy jedno z tam wartości własnych. Nie wiemy dlaczego. Co to powoduje, że my wybieramy, że jak mamy elektron, to drugi elektron nie zmusza go do wyboru wartości własnych. A już przyrząd pomiarowy, czy to jest masa, czy to jest wielkość, nawet dekoherencja nie rozwiązuje tego problemu. To jest po prostu kompletnie niezrozumiałe. Znaczy nikt przez te 100 lat według mnie nie wniósł nic do tego problemu. Nikt, nic. To jest po prostu, stwierdzamy, tak, następuje w cudzysłowie kolaps funkcji falowej, bo to jest jakiś opis, który być może się okaże kompletnie inny, jak będziemy to mieli. No ale to jest właśnie to, co spowodowało, że Einstein powiedział, że Bóg nie gra z wszechświatem w kości, bo my nie możemy w żaden sposób powiedzieć, która z wartości własnych, która jest dopuszczalna, zostanie wybrana. I to znowu jest to dla mnie, jako dla fizyka, jest to horrendum, dlatego że fizyka łączy przyczynę ze skutkiem. To jest... Po pierwsze. Po drugie, przenosi z kategorii przypadkowe do kategorii konieczne, prawda? Czyli jeżeli mamy 8 planet, to nie wiemy, dlaczego jest 8 planet. Może mogłoby być 6. Ale jak już jest planeta, to jej kwadrat czasu obiegu jest proporcjonalny do trzeciej potęgi dużej półosi i ona już nie ma wyboru. I to jest właśnie fizyka. Przeniosła obserwację, że to się obraca Mars tak, a Jowisz tak. My mówimy, dobrze, jak już mamy Jowisza, to ja wiem, jak on się obraca. Więc to przenoszenie z kategorii przypadkowe do kategorii koniecznej jest esencją fizyki. Ale zawsze musi być taka przyczyna i skutek. A tu mamy skutek, a ja nie potrafię wskazać przyczyny. Jeszcze Bell mi mówi, że nie ma tej przyczyny. Jeszcze dostają Nobla w zeszłym roku, potwierdzając, że Bell miał rację i nie ma tej przyczyny. Sytuacja jest tu trudna, muszę powiedzieć, ale niewątpliwie skutek jest, no bo na końcu mamy elektron, który uderzył w jakiś punkt ekranu, prawda? Nie chcę się wypowiadać o interpretacji, ponieważ jak nie rozumiem procesu pomiaru, to są hamletowskie słowa, która interpretacja powinna być. Raczej ja się skłaniam do takiej kopenhaskiej, ale na razie to jest po prostu no to, co Feynman zalecał, prawda? Shut up and calculate. Czyli nie mam nic do powiedzenia, policzę, będę wiedział, ale ja nie będę wiedział, jak to się dzieje. To tylko takie coś mam. Kopenhaska, znaczy Everetta wielu światów wydaje mi się tak dziwna i tak nie, że w każdym momencie powstają równoległe światy, do których nie mamy dostępu i one realizują wszystkie możliwości. No to nazwanie tego fizyką, to trzeba być dużym optymistą. Panie profesorze, powiedział pan, że prawa fizyki istnieją niezależnie od wszechświata, czyli a priori w zasadzie. Tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli właśnie to, co pan przed chwilą wspomniał, multiversum, weźmiemy taki obraz za przypuszczalny powiedzmy, to w takiej sytuacji, w momencie powstania nowego wszechświata, następuje wybór jakichś praw fizycznych, które obowiązują w tym wszechświecie i teraz w zależności od tego, czy jest obserwator, który potrafi te prawa opisać, zrozumieć, czy też nie, wtedy ten świat albo, można powiedzieć, istnieje albo nie. Czyli w takiej sytuacji, czy te prawa rzeczywiście istnieją a priori, czy one są generowane w momencie powstawania tego wszechświata, a obserwator tylko je interpretuje i stara się ułożyć w piękne formuły. Więc tak, kompletnie nie wierzę w wieloświat, w multiverse. Kompletnie w to nie wierzę. Znaczy uważam, że to jest tak fałszywy obraz rzeczywistości,
Może króciutko powiem dlaczego. No bo to się wszędzie pojawia, że prawda, że rodzą się takie baby universes, takie przez te wormholes, czyli te glizdy do dziury, się rodzą nowe wszechświaty i one sobie wybierają nowy zestaw stałych. I ten albo ten zestaw stałych jest dobry, czyli powstanie potem inteligentne życie, co jest niezwykle rzadkie, a na ogół nie powstanie inteligentne życie, bo jest złe. Dobrze. W związku z tym załóżmy, że tak jest. To oznacza, że prawa fizyki, te prawdziwe prawa fizyki dopuszczają zmianę stałych fizycznych. No bo muszą dopuszczać, skoro w trakcie rodzenia się wszechświata powstają nowe stałe fizyczne. Tak? Dobrze. No więc ja mówię dobrze. No to załóżmy, Roger Penrose mówi, nie kupuj, tylko pożyczaj. Więc pożyczam to założenie, bo ja go nie kupię nigdy chyba. Mianowicie pożyczam to założenie i mówię, dobrze, w naszym, załóżmy, że to multiverse jest i my w końcu byliśmy w takim bąblu, który ma dobre stałe fizyczne. Dobre, to znaczy takie, w których jest ładunek elektronu dobry, stosunek masy elektronu do masy protonu. Także na końcu jest możliwe DNA. Inteligentne życie. Dobrze. No więc mówimy, to już jest wyjątkowe, że powstały na początku dobre te stałe. Ale gdyby one nie były dobre, to by nie było komu zapytać. No więc mówimy, dobrze, były dobre. Teraz jest drugi fakt, który z tych zylionów wybiera jeszcze jeden nad zyliony, mianowicie taki, że przez 10 miliardów lat te wartości się nie zmieniły. Bo to jest konieczne, żeby powstało inteligentne życie, bo jakby się zmieniły po 5 miliardach lat, to by nie powstało inteligentne. Więc mówi ekstra, to jest super. Powiedzenie, że to jest wyjątkowe, to jest understatement. I dobrze, no w związku z tym mówimy dobrze. No ja teraz mówię dobrze, no to jesteśmy w takim świecie, załóżmy, że gdyby było inaczej, to ja by nie było komu zapytać. No ale ja biorę sobie teleskop i patrzę na odległe obszary wszechświata, które nie mogły mieć na mnie wpływu. Znaczy, które nie mogły nic, że tak powiem, zabronić mi powstania inteligentnego życia, bo jeszcze do nas nie dotarła wiadomość o nich, dopiero teraz dociera. I co ja tam widzę? Widzę dokładnie te same stałe. Więc jeżeli one mogłyby się zmieniać, a tam by się mogły, ponieważ to by nie zaburzyło powstania inteligentnego życia tutaj, one powinny być różne. Zmiana jest nieskończenie bardziej prawdopodobna niż stałość. Jeżeli ja widzę te same ładunek elektronu, ten sam stosunek masy protonu do elektronu, to ja stwierdzam, że one po prostu takie są. Ja nie wierzę w możliwość ich zmiany. Po prostu. Czyli w multiverse jest, to była próba wprowadzenia ewolucji do fizyki de facto. Żeby powiedzieć, że te stałe są takie, że umożliwiają inteligentne życie, ale to było dlatego, że sobie wybierały zyliony razy, aż się udało. Tak? Czyli to była taka próba tłumaczenia ewolucyjnego. Ja w to kompletnie nie wierzę. Po prostu ten argument powoduje, że ja wierzę ewentualnie w wszechświaty po sobie następujące. Czyli to, co Penrose mówi, że są eony, że po naszym eonie będzie następny eon. To tak, ale nie, że są równolegle. To kompletnie w to nie wierzę. My zresztą szukamy śladów po poprzednim eonie. Jedną pracę już napisaliśmy, teraz piszemy drugą, że według nas są ślady po poprzednim eonie, ale to jest kompletnie, nie ma nic wspólnego z multiverse, to znaczy z wieloświatem. W to nie wierzę zupełnie. Dzień dobry, panie profesorze. Ja mam pytanie dotyczące piękna. To znaczy, mówił pan o tym, że pewne teorie, aby być prawdziwe, muszą być piękne. Mhm. Czy mógłby się pan podzielić jakąś własnością tego piękna? To znaczy, co to jest dla pana, albo może bardziej obiektywnie? Dziękuję. Dziękuję. Co to jest? Znaczy, oczywiście to ma inny charakter niż, nie wiem, piękny obraz czy piękna osoba. To ma inny wydźwięk. Znaczy, kiedy obraz jest piękny? Obraz jest piękny wtedy, kiedy nie można dodać do niego kreski, ani odjąć od niego kreski, bo pogorszy się jego piękno. W związku z tym, jak biorę równania Einsteina, jedna linijka, i nie mogę z nimi nic zrobić. Znaczy, po prostu one są, jakie są i nie mogę ich zmodyfikować, bo się wszystko zawali. Jednocześnie opisują wszystkie zjawiska grawitacyjne, jakie znamy, w jednej linijce, której nie mogę ruszyć. No to jak tego nie nazwie pięknem, to ja nie wiem, co jest piękne.
jeżeli symetria sześcianu byłaby ważna. Bo jeżeli nie jest ważna, to ja mogę z niego zrobić prostopadłość, a nic się nie stanie. A ja tu przestanę opisywać grawitację, jak zrobię z tym cokolwiek. Znaczy w pewnym sensie tak. Znaczy jeżeli powiem, że naruszenie sześcianu powoduje, że z symetrii tam jakieś D4 czy któreś tam robi się mniejsza symetria. No w tym sensie no to jest w pewnym sensie piękne. No ale jak zdeformuję i zrobię kulę, to jest jeszcze lepiej. Symetria jest dużo większa kuli niż sześcianu. Prawda? W związku z tym natomiast tutaj Einstein napisał równania, których nie mogę ruszyć w żaden sposób. Nie ma, znaczy jak tam jest minus jedna, druga, tam g mu nu r, jak zrobię jedną trzecią, to jest katastrofa. Jak zrobię plus, jest katastrofa. Po prawej stronie zmienię tensor energii pędu na coś, jest katastrofa. Prawda? Więc, a jednocześnie opisuję niesłychane bogactwo zjawisk w jednej linijce, której nie mogę zmienić. No to jest ekstatycznie piękne. Ostatnie pytanie, proszę krótko. Ja zrobię wyjątek i częściowo się przedstawię. Mam na imię Włodzimierz z Politechniki Łódzkiej. Panie szanowny fizyku i metafizyku, to co wysłuchałem, pana wywód, to zamykał się, nie odpowiadał. Pan swoim wykładem nie odpowiedział, co to jest transcendencja i co to jest fizyka. Żeby powiedzieć o fizyce, to trzeba powiedzieć najpierw, że są trzy wielkie przestrzenie fizyki. Fizyka fenomenologiczna, fizyka statystyczna i fizyka kwantowa. Ale to można pominąć. To jest ta sama fizyka, no. Mhm. No nie. Pan nie przestrzega pewnej ściśliwości, no pewnej konkretyzmu. Ale co ja chcę pana zapytać. Mianowicie transcendencją zajmował się między innymi taki filozof, którego doktrynę filozoficzną się nazywa krytyczna krytyka krytyki. To jest Immanuel Kant. I on w drugiej części swojego jednego z fundamentalnych dzieł pod tytułem Krytyka praktycznego rozumu. Nie krytyka czystego rozumu, tylko praktycznego rozumu. Tam podaje, co może być podmiotem, co może być rzeczą. I wszystkie rzeczy, czyli chodzi o zdania oznajmujące, tylko takie funkcjonują w logice. Że są oznajmujące, nie wykrzyknikowe i tam jakieś inne złożone. Że we wszystkich naukach, w całym wszechświecie od stworzenia świata przez Pana Boga, to są sądy. Sądy są według Immanuela Kanta czterorodzajowe. Sądy a priori i a posteriori, to nie znaczy, że one są antagonistyczne. I sądy syntetyczne i analityczne. On zapomniał, że jeszcze są sądy transcendentalne. No Kant niestety, ja gdyby żył, to bym z nim porozmawiał i byśmy to uzupełnili. Chodźmy do pytania. Przepraszam, że to nie ja. No. Pytanie. Proszę? Pytanie. Pytanie. Pan wygłosił pewną ideologię, która się nazywa monizmem materialistycznym. Taki monizm materialistyczny to pierwszy wygłosił Włodzimierz Lenin pod tytułem Materializm a empiriokrytycyzm. Czytał pan tą książkę? Materializm i empiriokrytycyzm. Miałem na studiach. Tak, Pytanie jest takie. Jakie sądy według Kanta, gdzie są cztery, a priori, a posteriori, analityczne i syntetyczne, pan dzisiaj używał na wykładzie w ciągu kwadransa?
No, pewne rzeczy były sądami syntetycznymi a priori. Syntetyczne a priori były niektóre z moich sądów. W matematyce. Znaczy fizyka, która wiąże się z matematyką. No. Tak, myślę, że jedyna szansa to jest, jak panowie się jeszcze zetrą przy lampce wina na dole. Tak, dobrnęliśmy do końca czasów. Panie profesorze, jakby na minutę spocząć jednak. Z tego co wiem, to niektórzy z Państwa nabyli ostatnią książkę profesora i pewnie by pragnęli autografu. To można tu za chwilkę podejść i poprosić o autograf pana profesora. Ja chcę zakończyć takimi dwoma bardzo dla mnie osobiście budującymi wnioskami. Pierwszy jest taki, to w nawiązaniu jeszcze do pytania, które postawił pan profesor Jacek Moll. Dla mnie bardzo pocieszające jest to, że sztuczna inteligencja, jak dostaje informacje na temat fizyki teoretycznej, to co ja mówię na ten temat i to, co mówi profesor Meissner, to jest tak samo ważne dla tej sztucznej inteligencji. No bo to są po prostu dane, jedna obok drugiej, no i tyle. Więc ja się bardzo cieszę, że jestem tak dobrym fizykiem teoretycznym. A druga rzecz poważniej, która mnie... Też miałem moment ekstatyczny w czasie tego wykładu. Mianowicie, bo pan profesor zaczął od tego, że fizyka potrafi rozebrać rzeczywistość na najprostsze elementy, które są takie same i potem konsekwentnie zachowują się tak samo. Więc mając taką możliwość rozebrania rzeczywistości na najmniejsze elementy, takie same, proste, zachowujące się tak samo, na końcu doszliśmy do stwierdzenia, że jest indeterminizm i że jest jednak przestrzeń na tajemnicę. I ta przestrzeń, która jest na tajemnicę, w sposób sensowny otwiera nas na transcendencję. I dlatego myślę, że niewiedza dobrze nam robi. Zdecydowanie. Proszę Państwa, bardzo wszystkim dziękuję za to, żeście przyszli spędzić ten wieczór tutaj. Obiecuję wszystkie następne spotkania. Jestem po wstępnych rozmowach z profesorem Normanem Davisem i mam nadzieję na jego wykład na jesieni, po wakacjach. Będziemy wysyłać zaproszenia i informować. I potem znowu na wiosnę kolejny wykład. Dwa razy do roku będziemy się spotykać na tych wykładach mistrzowskich tu w gościnnym seminarium duchownym. A za dzisiaj wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Proszę nie wykończyć profesora, gdy chodzi o podpisy, a zapraszam wszystkich na dół, żeby jeszcze móc się spotkać przy małej kanapce i jakimś tam napoju uczciwym. Dobranoc. Dziękuję.